Erika, witam się z Wami z samochodu. Mam dzisiaj bardzo zakręcony dzień. Jesteśmy już spóźnione do fryzjera psiego, bo właśnie odstawiam Milę, więc odstawię ją i do Was na spokojnie pogadam. Pokażcie Milę. Będzie nowy piesek. Dobry piesek. Chodź, nie uciekamy. Wchodzimy. Dobra, ja już jestem w aucie, zaraz ruszam. Dlaczego mam taki dzisiaj zakręcony dzień na wariackich papierach? Już Wam mówię. Mam dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Między innymi właśnie Mila fryzjer, groomer. Zawieźć ją, odstawić ją. W międzyczasie mam lekarza do ogarnięcia. Jeszcze mam ją odebrać później. To wszystko jest w ogóle porozsiewane w różnych częściach miasta. Jesteśmy w ogóle w Lublinie. Ja później mam też fryzjera. Tak, wreszcie zapisałam się do fryzjera. Wreszcie się udało, doczekałam się i będziemy coś działać z włosami, więc też pewnie Wam pokażę co nieco, mam nadzieję. I co więcej, mam do ogarnięcia jeszcze galerię handlową, bo brakuje mi kilku rzeczy do kalendarza adwentowego dla mojej córki. Też w tym roku będę robić go sama. Też postaram się Wam coś przemycić. I co więcej, w niedzielę mamy sesję zdjęciową już taką świąteczną. Myślałam, że jesteśmy przygotowani do tej sesji, ale trochę mi się zmieniła koncepcja i co do naszych stylizacji, chciałabym, żebyśmy byli tak na jasno, na beżowo, trochę złota, coś w tych klimatach, więc muszę jeszcze poszukać jakiejś sukienki dla mojej córki. Mam nadzieję, że mi się uda znaleźć, jak nie, Jezu, coś mi przytyka, to będziemy kombinować, Jezu, z tego, co mamy. Jeśli chodzi o pogodę, jest paskudna. Aktualnie wszystko się zaczyna topić, bo mamy 0, tak jeden na plusie 0, ale bardzo dobrze, że nie ma już minusowej temperatury, bo dzisiaj i wczoraj miałam bardzo duży problem, żeby w ogóle otworzyć samochód, bo wszystko mi zamarzło. Nie miałam takiego psikacza, rozmrażacza do uszczelek. Musiałam dzisiaj rano szorować, skrobać szyby, szarpać się z tymi drzwiami. Na szczęście dzisiaj się udało. Wczoraj w ogóle byłam unieruchomiona i nie mogłam nigdzie pojechać, bo myślałam, że wczoraj wieczorem coś mi się uda jeszcze załatwić. Boże, gadam jak Katarynka, ale mam mało czasu, także zbieram się, lecę. Teraz pewnie nagrywam już ostatniego vloga przed vlogmasami, bo plan jest taki, żeby nagrywać. Mam nadzieję, że się uda. Nastawienie jest pozytywne, więc liczę na to, że będzie dobrze i będą vlogmasy w tym roku. Trzymamy kciuki, chciałabym bardzo, więc tak i lecimy z tym koksem. No ja już jestem pod salonem fryzjerskim. Tak wyglądają moje włosy przed wizytą. Czy powiem Wam, co będziemy robić? Na razie chyba Wam nie powiem. Zobaczymy w trakcie. Jestem ciekawa, czy się zdecyduję, ale wydaje mi się, że tak, bo już naprawdę długo się zastanawiałam nad tym i chyba już decyzja zapadła dawno temu, jak już czekałam od września na wizytę, więc o Jezu, kierownica, tak się prezentuję przed i niebawem pokażę się Wam po. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To właśnie ja w nowych włosach poszłam po prostu na całość i ciachnęłam więcej niż połowa. Jest mi z tym bardzo dobrze, jest mi lekko, jest mi wygodnie. Mam wrażenie, że zrzuciłam z siebie taki ciężar i naprawdę nie żałuję. Jak na razie jest super, także bardzo się cieszę, że wreszcie to zrobiłam. W domu wszystko się odbyło sprawnie, szybko, bezproblemowo. Mam nadzieję, że zdjęcia będą piękne, zresztą tak jak zawsze na pewno będą piękne. To jest fajna pamiątka na lata, bo czas strasznie szybko ucieka. Na tych zdjęciach widać, jak dzieciaki rosną, a my się starzejemy niestety. I fajnie sobie wrócić właśnie do takich zdjęć. A korzystając z tego, że jeszcze jesteśmy w Lublinie, lecimy dzisiaj na wystawę o kosmosie do Kosmoparku, która jest w Olimpie. To jest czasowa wystawa do 14 grudnia. Nie wiem, kiedy będziemy jeszcze w Lublinie i czy będziemy mieć czas w ogóle, żeby skorzystać, więc dzisiaj jeszcze przed wyjazdem na szybko tam wpadniemy.
Pewnie jakieś urywki z tego miejsca tutaj też wrzucę i może podsumuję też, czy warto, jak to wszystko wygląda, co tam ciekawego jest. Z tego, co czytałam, to atrakcje są i dla dużych, i dla małych, więc lecimy z córą we troje i zobaczymy. Przychodzę z podsumowaniem naszej wyprawy do Kosmoparku. Moim zdaniem warto się wybrać, zwłaszcza z dzieciakami trochę starszymi, bo dla takich 2-3-latków jest trochę mniej atrakcji, chyba że macie bardzo odważne dzieciaki. Mojej córce najbardziej podobała się chyba interaktywna piaskownica, mogłaby tam siedzieć pół dnia i grzebać w tym kolorowym piachu, ale oprócz tego jest symulator lotów dla starszych, jest żyroskop, z którego nie skorzystałam, bo no, to nie kręcą mnie takie klimaty, żeby wiecie, na karuzeli się kręcić, no nie, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej jest taka możliwość. Można się przejść po Jowiszu, taki spacer zaliczyć, zakłada się specjalne takie buty, które mają magnesy i bardzo ciężko się stawia kroki, co zresztą pewnie mogliście widzieć na klipach. Jest też planetarium, można też sprawdzić, jak brzmiałyby głosy na różnych planetach, można też sprawdzić na wadze, ile by się ważyło na planetach różnych. Także naprawdę sporo tego było. Nie wiem, czy wszystko wymieniłam. Jeszcze była taka linka antygrawitacyjna dla dzieciaków. Są też plastyczne warsztaty, tylko chyba dodatkowo płatne. Jeśli chodzi o ceny biletów, to dorosły płaci 59 zł w weekend. Dzieciaki do lat 3 wchodzą za darmo, a starsze dzieciaki to szczerze mówiąc chyba nie zwróciłam uwagi. Trzeba by było sprawdzić, ale tak ogólnie rzecz biorąc polecam. Moim zdaniem warto się wybrać. W Lublinie nie mam, tak jak w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, więc tym bardziej. To jest wystawa tylko czasowa do 14 grudnia, więc jeśli macie ochotę, to warto. Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami już z Warszawy. Przyjechaliśmy. Za mną jest ogromny bałagan, bo jeszcze się nie rozpakowałam, także walizki, torby, siaty muszę rozpakować, muszę nastawić pranie, będę sprzątać. Za oknem ciemnica, pada śnieg, więc tyle dobrego. Mam nadzieję, że będzie mnie widać, bo w ogóle jest tak ciemno, że... Ups. Że mam ochotę tylko się zawinąć pod koc i oglądać seriale, ale niestety jest to niemożliwe. A z przyjemniejszych rzeczy mamy do napisania list do Świętego Mikołaja. Może będziemy to robić dzisiaj lub jutro, zobaczymy jak się wyrobimy, bo miałyśmy w planie pisać go w tamtym tygodniu, ale wypadł nam wyjazd, więc dzisiaj będzie to. I co jeszcze? Mam do odebrania paczkę z paczkomatu, będę robiła kalendarz adwentowy dla córki, muszę się za to zabrać. Tak jak słyszycie pewnie, młoda jest ze mną, kaszle, w listopadzie była jeden dzień w żłobku. I tyle. Tyle powiem. Dobrze, nie przedłużam, działam. Bierzemy się za pisanie listu do Świętego Mikołaja. I chciałam Wam powiedzieć, jakie fajne koperty, taką fajną papeterię znalazłam w Smyku. Tutaj macie kopertę, tutaj macie list. Zobaczcie, zapłaciłam za to chyba 9 zł i tutaj mamy ile sztuk? Kochany Święty Mikołaju. Tu mamy dwie sztuki, do tego dwie koperty i naklejki jeszcze, żeby ozdobić sobie list. Także naprawdę spoko. Miałam zamawiać z Allegro tego typu papeterię, ale natknęłam się na to i stwierdziłam, że wezmę. A oprócz tego w Smyku można dorwać takie listy z Lego, też bardzo fajne. Tutaj można sobie wypełnić,
Dzieci rysują, zaznaczają w zależności od wieku. I tutaj mamy, no nie mogę sobie poradzić, pomożesz mi? O, moje zachowanie. Tutaj prezenty, więc taki długi list można napisać też z Lego. Nie wiem, który wybierzesz dzisiaj do pisania. I tutaj też są jeszcze naklejki z Lego. O, też można sobie ozdobić ten list, więc też fajna opcja. Oprócz tego dokupiłam jeszcze w Pepco takie fajne naklejki. One są takie piankowe, chyba grubsze. Jest ich bardzo dużo i zapłaciłam za jedno opakowanie, 80 sztuk, zapłaciłam 8 zł, więc też się opłaca. Czy do właśnie do listu do Świętego Mikołaja, czy nawet tak po prostu dla dzieciaków, żeby się pobawiły, powyklejały. I tutaj wersja z reniferami, z piernikami i z taką rzębiną, czy co to jest? Rzębina. Okej. Okay. Także fajne. Podobają Ci się? Dobra, który list wybierasz, który będziesz pisała w tym roku? Ten? Dobra, to tu trzeba napisać tak. Kochany Mikołaju, mam na imię, mam ile lat? Dwa. Dwa i? Pół. Najbardziej lubię. I musisz wybrać. Oglądać bajki. Oglądać bajki. Dobra, którym zakreślamy? Którym kolorem? O tym. Czyli jaki to jest kolor? Żółty. Czy lubisz czytać książki też bardzo? Tak. Mhm. A najchętniej bawię się... Czym się bawisz najchętniej? Pluszakami. Którymi? Jak one się nazywają, te twoje pluszaki? Benek, Tikam, Big Ben i Tikam. To co, narysujemy pieska tutaj? Tak. Narysujesz? Jakim kolorem narysujesz? Różowym. Teraz jest ważna rzecz. Moje zachowanie przez cały rok było... Jakie? Było dobre? Nie. Niedobre? Słuchałaś się mamy, czy nie? Słuchałam. W ogóle? Nie. Jak się bawiłam, to słuchałam. Jak się bawiłaś, to słuchałaś. Proszę Cię o... O prezent. Co na przykład byś chciała? Wszystkie pieski przytakowały. Ale takie malutkie, czy przytulanki? Przytulanki. Everest. Everty. Dużo piesków. Proszę bardzo, mamy to. Przepiękny list. Pakujemy. A nie pakujemy. No do Świętego Mikołaja, żeby elfy zabrały. Postawimy na oknie. Położymy tutaj na parapecie. O, i teraz przyklejaj. Tak. Żeby elfy widziały, ja się tu taką. No świetnie właśnie, żeby elfy widziały i zabiorą list, a 6 grudnia przyniesie Mikołaj. Co przyniesie? Prezenty. A w ramach ciekawostki mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj weszłam w kredkę żelową mojej córki. Klęczałam, coś robiłam i później zobaczyłam, że kredka żelowa jest na moich dżinsach. Nie mam pojęcia, czy to się w ogóle odpierze i czy spodnie nie będą do wyrzucenia. Jak będą do wyrzucenia, to się wkurzę, bo to są naprawdę fajne spodnie, które bardzo lubię. No tak w ramach ciekawostki i biorę się do pracy dalej. Właśnie odplamiam różne plamy. Między innymi właśnie tą, którą zrobiłam sobie sama przy pomocy troszeczkę mojej córki, która narozwalała kredek żelowych, a ja na to niefortunnie kliknęłam. I mam do polecenia bardzo fajny odplamiacz ze szczoteczką. I ta szczoteczka naprawdę robi robotę, bo fajnie wymywa i wydrapuje tak różne właśnie plamy zanieczyszczenia. I jeszcze jeden patent na plamy z flamastra. Nie wiem, czy słyszałyście o tym. Ostatnio, jak moja córka dorwała się właśnie do flamastrów i pomazała różne ubrania, to wyczytałam w internecie, że można polać je mlekiem i faktycznie te plamy schodzą. Tutaj trochę widać jeszcze tą plamę, o tutaj, ale jest naprawdę mniej widoczna. Mogłam Wam pokazać przed i po, ale w ogóle zapomniałam, nie pomyślałam. Także polecam mleko. Polewa się po prostu tą plamę i czeka. Ja to jeszcze wypłukuję zimną wodą. Ewentualnie spróbuję ten odplamiacz, jak mleko sobie nie poradzi do końca. Ciekawa jestem też, czy to zejdzie, ta plama z kredek żelowych, ale chyba już widzę, że tutaj zeszło. Jeszcze mam gdzieś tutaj, widziałam plamę. Także będę działać i ogólnie polecam ten odplamiacz z doktora Beckmana. Ja to kupiłam chyba w Superfarmie albo w Rossmanie. One są dostępne, także spoko. Zamówiłam sobie ostatnio kilka czapek wełnianych, bo uznałam, że do mojej czarnej
kurtki przydałby się jakiś akcent kolorystyczny właśnie w postaci czapki na przykład. Bo mam czarną kurtkę, czarny szalik i czarną czapkę i mam wrażenie, że wyglądam po prostu jak czarna plama, więc stwierdziłam właśnie, że zamówię kolorowe czapki. Dwie czapki są z Half Price, jedna w bardzo przepięknym takim liliowym kolorze, druga żarówiasta pomarańczowa, no taki odważny dosyć kolor jak na mnie. Zaraz je przymierzę i Wam pokażę. No i ta pierwsza jest bardzo ładna, to jest w 100% wełniana czapka. Ma bardzo fajny splot, jest gruba, porządnie wykonana, ale ja mam wrażenie, że jest na mnie za duża. Tu mi tak sterczy. Nie wiem, one kosztowały, bo to są dwie takie same czapki, one kosztowały chyba 179 albo 189 za sztukę, więc dosyć dużo. Co prawda jest to w 100% wełna, ale nie do końca jestem przekonana. Kolor jak najbardziej na tak, ale wielkość nie do końca. Ta pomarańczowa, mam wrażenie, że jest odrobinę mniejsza. Może jakoś jest inaczej uszyta. Też tutaj trochę stoi, ale chyba lepiej wygląda. Tylko znowu nie jestem przekonana co do koloru. Czy nie jest zbyt odważna i czy nie wyglądam jak na jakichś robotach drogowych. Nie wiem. Ta metka też jest dziwna. Ale tą metkę można schować. O. No i nie wiem. Trochę duża. Możecie dać znać, czy w ogóle dobrze wygląda w takich czapkach wielkich? Czy ja mam wybitnie małą głowę, czy po prostu te czapki takie są teraz? Może takie teraz się nosi? I dwie kolejne pozycje są z Reserved. Ta pierwsza, niebieska, bardzo mi się podoba. Ona ma takie kłaczki, nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Ona jest w 50% wełniana i 50% niestety poliamid. Ta chyba ma 60% wełny i 40% poliamid. I tak, cenowo to się prezentuje tak. 89,99 ta, a ta 69,99. Więc najprawdopodobniej ta ma więcej chyba wełny. Nie wiem już sama. No, nieważne. Już nie istotne. Ta jest naprawdę całkiem przyzwoita. O, wow, świetny ziemniak. Jest chyba trochę mniejsza, bo tutaj tak nie odstaje. Jest gruba, bo ma tutaj taki szeroki pas i na pewno będzie grzała. Tylko troszeczkę mnie chyba gryzie, ale jest to chyba do zaakceptowania. Naprawdę ładna. Zastanawiam się nad nią. Zamówiłam sobie jeszcze jedną czapkę z H&M-u, także paczka do mnie idzie. Jak... jest pyszna. To cieszę się bardzo. Zjadaj. Jak paczka do mnie przyjdzie, to będę chyba decydować już tak w 100%. Ale jak na razie ta całkiem fajna jest. I zobaczmy jeszcze tą. Ta czapka już jest bardziej taka klasyczna, bo jest beżowa, ale też wydaje mi się, że będzie dobrze wyglądać do czarnego płaszcza, do jasnej kurtki, tylko znowu. Zobaczcie. Nie wiem, o co chodzi z tymi czapkami. Dlaczego tutaj jest tak dużo tego materiału. Tu jak zawinę, to też będzie się brzydko układać, więc chyba nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, czekam jeszcze na tą przesyłkę z HM-u i będę podejmować decyzję, ale jak na razie skłaniam się ku tej błękitnej z Reserved. Możecie mi napisać, w której czapce dobrze wyglądam i którą byście zostawili na moim miejscu. Ja już pomału kończę tego vloga. Widzimy się niebawem już w grudniu we vlogmasach, także cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że będą fajne, że będziecie ze mną w grudniu. I tak już ten vlog był taki przedświąteczny, przedvlogmasowy. Trochę zahaczyliśmy właśnie o temat świąt, ale fajnie. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niebawem we vlogmasach. Pa!